Krzyż, na którym Jezus dokonał wyzwolenia człowieka z grzechu i zła, stał się wymownym znakiem bezinteresownej miłości Boga do człowieka. Golgota, miejsce kaźni, nadal porusza wyobraźnię i przemawia do naszych serc. Ewangelista Jan zanotował bardzo ważny szczegół. W godzinie umierania, w godzinie walki Jezus nie był sam. Otrzymał wsparcie od swojej matki. Pod krzyżem bowiem stała Maryja, uczeń Jan i kilka niewiast. W 95. rocznicę odzyskania niepodległości nasze myśli biegną do grobu nieznanego żołnierza. Ten grób jest wymownym symbolem Golgoty narodu polskiego. Nieznany żołnierz jest uosobieniem wszelkich trudów i cierpień, ran i przelanej krwi setek tysięcy polskich żołnierzy, którzy walczyli na wielu polach bitewnych o Polskę wolną i niepodległą, za wolność naszą i waszą. Ten jeden żołnierski grób jest przypomnieniem niezliczonych, nierozpoznanych i nieopłakanych żołnierzy, którzy walcząc o odzyskanie wolności, polegli na polu chwały za sprawę narodu. Ta symboliczna mogiła przypomina o śmierci, której owocem jest wolna i niepodległa Polska. Nasi rodacy, pragnąc upamiętnić bezimiennych bohaterów walki o wolność, już w czasie samej ceremonii wyboru tego jedynego, nieznanego żołnierza, docenili rolę kobiety, matki i żony oraz znaczenie rodziny. Na jego przybraną matkę wybrano Jadwigę Zarugiewiczową, opłakującą śmierć jednego z bohaterskich obrońców Lwowa. To ona spośród kilku trumien zawierających szczątki poległych żołnierzy wskazała na tę jedyną, kryjącą zwłoki bezimiennego bohatera. Do symbolicznej rodziny nieznanego żołnierza dołączono również dwie wdowy oraz kilka sierot po poległych żołnierzach. W tej decyzji było zawarte niezwykle ważne przesłanie. Za odzyskanie wolności ojczyzny wielką cenę płaci cały naród. Śmierć żołnierza jest nie tylko stratą dla narodu i państwa, lecz przede wszystkim ciosem dla jego najbliższej rodziny. To tutaj, w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, 2 listopada 1925 roku, symboliczna rodzina otoczyła trumnę zawierającą doczesne szczątki nieznanego żołnierza. A ówczesny, słynny kaznodzieja, ksiądz profesor Antoni Szlagowski, wypowiedział wówczas znamienne słowa. Zbliż się, matko sieroca, coś na wojnie utraciła syna. Oto syn twój, oto matka twoja, szary i bezimienny, wieczną znalazłeś matkę. Masz ich tysiące na polskiej ziemi. Każda widzi w tobie syna. Od zeszłego roku na budynku dowództwa garnizonu Warszawa widnieje tablica poświęcona matce nieznanego żołnierza. To bardzo wymowny znak. Nie pomniejszając w niczym zasług polskiego żołnierza, w ten sposób została zauważona i podkreślona ta niezwykła prawda, że wolność i niepodległość ojczyzny oraz jej rozwój zależą od wysiłku całego społeczeństwa, szczególnie od polskich rodzin. To w rodzinie synowie i córki uczą się miłości ojczyzny. W rodzinie dorastają i wychowują się w duchu patriotyzmu. W rodzinie, która jest pierwszą szkołą charakterów,
dzieci uczą się pracy i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego. Także w rodzinie kształtowane są umysły i serca przyszłych obrońców ojczyzny, aby jeśli zajdzie taka potrzeba, bez wahania stanęli w obronie ojczyzny. Należy też z całą mocą podkreślić wielką rolę rodziny w życiu i jej wpływ na pełnienie służby przez polskich żołnierzy dziś w naszych czasach. Niech potwierdzeniem tej prawdy będą słowa żony komandosa poległego w dalekim Afganistanie. Wybrzmiały one 30 sierpnia bieżącego roku w kościele parafialnym w Lublińcu podczas uroczystości pogrzebowych. Czekanie na Ciebie było częścią naszego życia. Rozstawaliśmy się wielokrotnie z nadzieją na radość powrotu. Rozumiałam Twoją służbę, bo identyfikuję się z wartościami, którym służyłeś. Wspierałam Cię, kiedy tego potrzebowałeś, bo wiedziałam, że ojczyźnie ślubowałeś pierwej niż mnie. Dzieliłam się Tobą w poczuciu obowiązku wobec tych, o których bezpieczeństwo i wolność dbałeś, za których w końcu przyszło Ci oddać wartość najwyższą – życie. Stojąc dziś nad trumną w biało-czerwonych barwach, oddaję Bogu żołnierza, z którego byłam dumna, ukochanego męża, wspaniałego ojca naszego syna, dla nas bohatera. W absolutnej ciszy na zakończenie dodała: będę silna, dzielna. Wiem, że tego byś chciał. Wychowam naszego syna w poszanowaniu wartości, za które Ty oddałeś życie. W 95. rocznicę odzyskania wolności po 123 latach zaborów dziękujemy dziś Bogu za bohaterstwo i krew przelaną przez tysiące polskich żołnierzy, często bezimiennych, którzy polegli na wielu polach bitewnych. Dziękujemy za dowódców, polityków i dyplomatów, których wysiłki ostatecznie doprowadziły do odrodzenia Rzeczypospolitej. Jak zawsze, tak i dziś wspominamy zasługi marszałka Józefa Piłsudskiego, wielu generałów, oficerów i żołnierzy, którzy wojskowym czynem przynieśli Polsce wolność. Wspominamy wybitnych mężów stanu i polityków, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Narutowicza, Wincentego Witosa i wielu innych. Ale nie można zapomnieć o kobietach, matkach i żonach, które mimo zakazu zaborców i okupantów podtrzymywały w domach polską mowę, uczyły pacierza w ojczystym języku oraz przekazywały wiarę ojców i narodowe tradycje. To kobiety zagrzewały synów i mężów do powstańczej walki. Służyły jako łączniczki i sanitariuszki, udzielając pierwszej pomocy rannym. Wreszcie to one po stracie męża przejmowały pełną odpowiedzialność za wychowanie osieroconych dzieci. Misja wojskowa ma charakter rodzinny, wyznała żona poległego komandosa i dodała: wraz z synkiem, całą naszą rodziną będziemy trwać w tej misji do końca życia, bo ona odcisnęła na nas swoje piętno. Wojskowe rodziny płacą ogromną cenę za nasze poczucie bezpieczeństwa w wolnym kraju. Wyjazdy na misje zagraniczne, rozłąka oraz wykonywanie zadań służbowych z dala od domu rodzinnego sprawiają, że to kobiety, matki i żony często same podejmują trud wychowania dzieci i prowadzenia domu. Niech uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości
będą okazją do oddania hołdu tysiącom polskich żołnierzy, którzy własną krwią i życiem płacili za wolność. To im zawdzięczamy, że Polska po tylu latach niewoli zmartwychwstała i nadal żyje. Niech dzisiejsze święto będzie także czasem wdzięczności wobec tych, którzy dziś często z narażeniem własnego zdrowia i życia zapewniają zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo naszego państwa. Żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży granicznej, straży pożarnej i wielu innych służb mundurowych. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, póki żyją polskie rodziny. Odzyskanie wolności i jej zagospodarowanie to zadanie dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza rodzin, bo przecież tam się wszystko zaczyna. Życie oraz wychowanie do wierności i służby najwyższym wartościom. Rodzina warta jest wielkiej troski, aby Polska nie zginęła.